Bienvenue au gala de remise des prix du concours polonais LUS en France. Cette soirée sera bien ensoleillée, ne fût-ce que du fait que les Polonais, les Polonaises qui seront présentées aujourd'hui représentent le comble de nos compatriotes qui vivent en France, contribuent au développement de la culture polonaise, mais aussi de la collaboration polono-française. J'ai l'honneur et la joie de vous accueillir aujourd'hui à cette troisième édition pour la remise des prix du concours polonais illustre en France. Jest to program, którym chcemy nagradzać Polaków, którzy zamieszkali poza granicami kraju, a osiągnęli ogromne sukcesy. Nie wśród działalności polonijnej, ale właśnie w tych nowych swoich miejscach zamieszkania. Artysta, malarz i rzeźbiarz jest laureatem w kategorii kultura. Jest przedstawicielem realizmu fantastycznego. Jego dzieła były wystawiane m.in. na wieży Eiffla, w Futuroskop i na fasadzie świątyni Ramsesa III w Egipcie. Monsieur Wojciech Schumacher. Znalazłem się wśród wyróżnionych Polaków, za co bardzo dziękuję i czuję się zaszczycony. XX wiek w zawirowaniach wojny zepchnął wiele postaci oraz ich dorobek w cień historii. I zatruł pamięć o nich. Pojawiły się inne nazwiska, przywłaszczając sobie niekiedy zdobycze naszych uczonych. Powoli odradza się pamięć i prawda o wielkich Polakach. Musimy mówić odważnie o naszym narodzie i Polsce. Dlatego właśnie założyliśmy Fundację Siódma Karkana 21, i powstał Światowy Projekt Pokoju. W kategorii biznes. Laureatem jest twórca linii produktów pielęgnacyjnych Wisołańska, które są sprzedawane na całym świecie. Marka kosmetyczna, którą stworzyłam 10 lat temu, to parafraza mojego nazwiska, Wisołańska, Wisoczańska. Jest to efekt zamierzony, ponieważ chciałam, aby podkreślić polskie korzenie i także, aby promować polską tradycję kosmetyczną, która sięga XIX wieku i która nie jest wystarczająco uznana. Mało kto wie, że dzisiaj mamy w Polsce 400 fabrykantów kosmetycznych, że 50% rynku to jest konsumpcja produktów lokalnych i że Polska jako jedyny kraj w Europie ma kosmetologię jako fakultet uniwersytecki. Laureatem w kategorii osobowość jest przewodnicząca organizującej występy taneczne i muzyczne Association Culturelle Franco Polonaise Wisła, założycielka Polskiej Szkoły Wolnej Subła, Madame Sophie Carabeuf. Émue de voir ce prix-là au niveau des telles personnalités polonaises que nous venons de voir avant moi. C'est quelque chose très touchant pour moi. Laureatem w kategorii Młody Polak jest kierowca wyścigowy Grafik. Zajął m.in. trzecie miejsce w wyścigu Pucharu Francji Formuły Renault 2.0 oraz jest autorem ilustrowanej książki Zwierzęta i samochody. Monsieur Stefan Romecki. En effet, j'ai donc deux facettes. Une qui est plus sur le graphisme, design, et l'autre sur le côté sportif. Et dans ces deux domaines, j'essaie de représenter au mieux la Pologne. En faisant le maximum pour avoir les meilleurs résultats possibles dans les deux domaines. Le fait que je reçois ce soir un prix, c'est un honneur. Et ce n'est pas que mon travail, mais c'est celui de toute une équipe autour de moi, de personnes qui s'investissent et qui font beaucoup de sacrifices pour arriver à avoir le maximum de résultats là aussi. Et donc il faut remercier toutes les personnes qui travaillent autour de moi et qui font beaucoup d'efforts pour ça. Le lauréat dans la catégorie science est vice-président d'Airbus Helicopters. Il a été le constructeur en chef de X3, l'hélicoptère le plus rapide du monde. Monsieur Tomasz Kryszynski. Jak zacząłem moją pracę w Airbus Helicopters 30 lat temu,
i przyszedłem pierwszy raz do biura projektów. Przywitał mnie dyrektor biura projektu, który powiedział: jestem bardzo dumny, że Polak może pracować w tym biurze, bo latał z polskimi lotnikami, którzy go nauczyli, jak walczyć w locie. Elle est enseignante et artiste, organisatrice et créatrice d'expositions promouvant la culture polonaise. Elle est également conseillère de quartier à Boulogne-Billancourt. Je vous prie d'accueillir, sous vos applaudissements, Madame Marguerite Marcinkiewicz. To, że dzisiejsza ceremonia ma miejsce tutaj w ambasadzie polskiej w Paryżu, w tak wspaniałym miejscu, ma dla mnie szczególne znaczenie, gdyż kiedy przyjechałam tutaj na stypendium rządu francuskiego w 1990 roku na Paryską Akademię Sztuk Pięknych i po raz pierwszy odwiedziłam ambasadę, nigdy nie sądziłam, że spotka mnie taki zaszczyt. La personnalité distinguée dans la catégorie culture est actrice, chorégraphe, directrice du théâtre Laboratoire à Paris, dont le répertoire inclut des pièces polonaises et des spectacles inspirés par la culture polonaise. Madame Elisabeth
Sercu. Kraj bez kultury nie istnieje. I naszą misją artystów jest podążać dalej. Pragnęłabym podziękować za to wyróżnienie swoją twórczością, swoimi spektaklami, kreacjami, które realizuję dzięki moim artystom, którzy są tutaj wśród nas i którzy mnie wspierają. W kategorii Młody Polak jest chemikiem, pracownikiem naukowym Instytutu de Sciences des Matériaux du Mulhouse. Zajmuje się badaniami nad twardymi węglami używanymi w bateriach sodowych. Madame Joanna Górka. Bardzo chciałam podziękować przede wszystkim partiturę za tą piękną nagrodę, ale również organizatorom i tym osobom, które mnie podpowały do niej. Pan ambasador przyznał nagrodę specjalną współzałożycielce i przewodniczącej Rady Nadzorczej luksusowej firmy kosmetycznej Sisley, eksportującej do ponad 80 krajów. Un immense merci pour cette distinction, car encore une fois, la Pologne est profondément dans son cœur. To jest zawsze szansa, żeby lepiej, coś lepszego osiągnąć za rok, więc kto wie, może za rok, może za dwa. Także jeżeli poprzez tą nagrodę w jakiś sposób mi się uda wobec prasy francuskiej, ponieważ mimo wszystko jesteśmy we Francji,
promować tą tradycję kosmetyczną polską i także kobietę, która stoi za wieloma markami kosmetycznymi polskimi, to byłoby to wspaniale. Cierpiliśmy na brak wsparcia również czynnika ludzkiego i stąd 10 lat temu powstał pomysł o tym, żeby nagradzać również ludzi. Celem konkursu jest promocja wybitnych osób, które osiągnęły sukces za granicą, Polaków, którzy są dumni ze swoich korzeni i promują Polskę, pomimo swoich ogromnych osiągnięć, nie zapomnieli kim są. Tutejsza nagroda honoruje po prostu wysiłek Polaka, często anonimowego, którego być może nawet Francuzi czy inne kraje nie dostrzegają. Ważne jest wyróżnianie twórców, Polaków, ludzi kultury, ludzi z pasją tutaj we Francji. My mamy kompleksy. Trudno jest nam się z tym wszystkim pogodzić, a nie mamy powodów do kompleksów. Jest mnóstwo Polaków, którzy osiągnęli bardzo wielkie sukcesy, o których mało kto wie. Pracujemy bardzo, bardzo dużo i nie zawsze w najlepszych warunkach, ale realizujemy to, co nam w duszy gra, jak to się mówi.